Myślę, że tutaj Brzyski chciał tak w kierunku bramki wstrzelić tą piłkę, ale nie na takiej wysokości. Też tak troszeczkę usztywniony, nienaturalnie Tomasz Brzyski przy kopnięciu piłki. 28 minuta. I wciąż bez goli na stadionie. Nawet połowę składu zmienioną. Ja znam bardzo dobrze filozofię trenera Kasperczaka i ktokolwiek by nie grał w jego drużynie, doskonale wiem, o jaki sposób prowadzenia gry trenerowi Kasperczakowi zawsze będzie chodziło. Piłka za boiskiem.